sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Zanim zaczniemy i przedstawię dzisiejszego naszego gościa, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału. Chcemy, by wiedza naszych gości docierała do jak największej ilości odbiorców. A dziś, zgodnie z zapowiedzią, moim i Państwa gościem Paweł Rakowski. Witam Cię serdecznie, Pawle. Witam Państwa. Jeżeli jest z nami Paweł, nie jest wielką tajemnicą, porozmawiamy o Iranie, o Izraelu, bo tych wydarzeń w ostatnich godzinach, dniach mamy całkiem sporo. Paweł, atak na placówkę konsularną Iranu w Syrii. Dlaczego w ogóle Izrael zdecydował się na taki krok? Bo fala krytyki, która spadła na władzę i na rząd Benjamina Netanyahu, jest dość duża. To znaczy, żeby jakoś skomentować to, co się wydarzyło w Damaszku, trzeba tak właściwie się cofnąć o kilka dni wstecz, to znaczy był bardzo duży nalot na nie wiadomo jakie w sumie obiekty, ale na coś w okolicach Aleppo, na północy Syrii. Tam zginęło kilkudziesięciu żołnierzy syryjskich, plus oczywiście IRGC, plus oczywiście Hezbollah. Za to tak właściwie został zbombardowany port w Eilacie, albo raczej no nie wiadomo czy port, czy też baza marynarki wojennej, to takie są rozbieżne komunikaty, ale dron przyleciał najprawdopodobniej z Iraku, chociaż na początku wytrwale uważałem, że akurat z Jemenu, bo z tego względu, że iracka część projektu irańskiego no po prostu co noc informuje o jakichś wystrzelonych rakietach i osiągniętych celach, które są już po prostu science fiction. Natomiast wszyscy upierają się, ten dron Shahed uderzył, który uderzył Eilat, izraelski port na Morzu Czerwonym, przyleciał z Iraku, no to trzymałem się tej wersji. No i tak właściwie następnego dnia potężne uderzenie w irańską ambasadę w Damaszku. Tak więc tych wydarzeń jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, większych lub też mniejszych. I no one są akurat niezwykle istotne, to znaczy od samego początku wojny, czyli od 7 października, w sumie od 8 października toczy się inna wojna, o wiele poważniejsza wojna niż to, co 99,9 uwagi mediów, jak i też opinii publicznej jest skupiona. To jest przede wszystkim wojna, tak jakby Izrael nazywa to wojna pomiędzy wojną, tak? Znaczy to jest taki etap konfrontacji z Iranem, który oczywiście 8 października on nabrał swojej nowej dynamiki w związku z tym, że Hezbollah włączył się początkowo symbolicznie, ale teraz już w ostatnich tygodniach już niesymbolicznie, czy miesiącach do wojny z Izraelem. Oczywiście to wszystko się toczy bardzo powoli, bardzo ślamazarnie, ale wytrwale i konsekwentnie i codziennie, tak? To ma swoją pewną dynamikę. Ta dynamika spowodowała też, przypomnę, że od początku tej części wojny 200 tysięcy Izraelczyków musiało opuścić swoje domy. No i wedle pewnego komunikatu władz izraelskich do sierpnia nawet nie mają na co liczyć, że akurat wrócą do północnego Izraela. Przypomnę takie podstawowe założenie. Izrael nie jest od tego, żeby jego ludność szła w imigranty, czy też się musiała przez Arabów jakoś relokować. To też jest tu taki bardzo ważny i znamienny symbol tej wojny. No bo to jest akurat generalnie, to jest ten front najważniejszy. Najważniejszy front, który obejmuje właśnie terytorium i Libanu, i Syrii, i Jemenu, i Iraku, i też niestety Jordanii, o czym być może sobie powiemy później, ponieważ to jest bardzo alarmujące, co tam się dzieje. Natomiast wydarzenie w Damaszku oczywiście, no świat potępia w związku z tym, że doszło do uderzenia w placówkę dyplomatyczną. No placówka dyplomatyczna, irańska placówka dyplomatyczna w Damaszku jest czymś więcej niż placówka dyplomatyczna, to nazwijmy to trochę jak sowiecka ambasada w Warszawie w latach PRL-u. Czyli coś więcej, tak, niż zwykła dyplomacja. Zginęło 7 wysoko postawionych oficerów Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej z Mohammedem Rezą Zahle na czele. To już tak właściwie skutkiem tej wojny jest to, że
No tak właściwie no, duża część elity irańskiej gwardii rewolucyjnej odpowiedzialnej między innymi za transfer broni do Libanu, za transfer broni na zachodni brzeg przez Jordanię, za napięcia na granicy syryjsko-jordańskiej, no, została wyeliminowana. To jest takim dużym osiągnięciem izraelskim. Też no, wydaje się, że to jest dość dużym, pokaźnym ciosem, jeśli chodzi o Iran, ponieważ zakłócenia kadrowe generalnie nie doprowadzą do tego, że Iran się przed czymkolwiek cofnie. To w ogóle to nawet po prostu nie ma na co, no, po prostu na co liczyć, tylko chodzi o to, że Izrael tak właściwie trochę w bezczelny sposób policzkuje irańską centralę, nazwijmy to w ten sposób. No i Iran będzie musiał odpowiedzieć w jakiś adekwatny dla siebie sposób. No i to jest taki mocny cios, jeśli chodzi o reputację, ponieważ reputacja jest najważniejsza. Izrael stracił twarz, stracił reputację 7 października i to już ten cios będzie naprawdę na dekady. No i tak właściwie widzimy, że Izrael no, nie jest w stanie zlokalizować i zlikwidować czołowych decydentów Hamasu w Gazie, ale na odcinku syryjsko-libańskim sobie dość dobrze radzi. Nie wiem, czy to wynika z tego, że tam jest inna technologia, czy może mniejszy nepotyzm, no bo to też jest w służbach oczywiście, no bo to też jest taką tradycją na Bliskim Wschodzie, że nepotyzm jest bardzo silny i generalnie mamy taką sytuację, że od wielu tygodni już wątek syryjski już tak się wchodzi troszeczkę w media, a to jest troszeczkę złowrogie, ponieważ na samym początku wojny dla mnie, jak i też dla dużej części obserwatorów było pewne to, że w pewnym momencie pojawi się Syria, bo Syria jest najważniejsza w całej tej wojnie. No i tak, Izrael w ostatnich tygodniach rozminowywuje wzgórze Golan. To jest spowodowane tym, że żeby uniknąć pewnej strefy śmierci bardzo dobrze znanej przez armię izraelską, czyli gór Jabal Amal, czyli południowego Libanu, to najlepiej tak właściwie wjechać w te góry od strony syryjskiej z boku i przez autostradę Bejrut-Damaszek znaleźć się na tyłach Hezbollahu, albo raczej pomiędzy jedną częścią Hezbollahu, czyli w południowym Libanem, a drugą, czyli z Doliną Beka. Ponieważ w Dolinie Beka wedle źródeł ujawnianych znajdują się te najpoważniejsze zabawki i produkty, które ma Hezbollah, czyli rakiety nawet i balistyczne. Tak więc to jest ten temat, który jest naprawdę na bardzo poważnie rozpatrywany. Syryjczycy, jak i też w ogóle Irańczycy, jak i też Hezbollah rozumieją rzeczywistość. Jeżeli cokolwiek dojdzie do jakiegoś zaostrzenia się wymian ciosów póki co, no to terytorium Syrii jest częścią tego scenariusza. Tylko, że oczywiście w ostatnich tygodniach, jak coraz więcej znaków na niebie i ziemi pokazywało to, że jednak ten przejazd przez miejscowość Ma'asna'a, czyli przez libańsko-syryjskie przejście graniczne, to wynika z tego, że tam są góry. I właśnie ta autostrada jest akurat tak dobrze położona w cyklu dolin, dzięki czemu można tam przejechać w miarę bezboleśnie. I od kiedy się tak właśnie ten kwestia tego przejścia jakoś tak materializuje coraz bardziej, to już się Rosjanie pojawili na wzgórze Golan. Właśnie o to chciałem zapytać, bo nowy punkt obserwacyjny syryjsko-rosyjski, tak? Tam nawet się pojawiła gdzieś informacja, że już nie tylko jacyś tam żandarmi, tylko siły specjalne rosyjskie się tam w okolicach wzgórza Golan pojawiły. Tak, no przede wszystkim to nadchodzi o to, że tam się pojawił kucharz armii rosyjskiej, to już by całkowicie zmieniało sytuację, no bo Benjamin Netanyahu przytomnie tak właściwie nawet nie chce przejeżdżać obok Rosjan. Tak, bo to w ogóle już jest włączenie się Sowietów w te problemy, to już jest zupełnie inna skala i inny kaliber. Można się z izraelskiej perspektywy, można się rachować z Arabami i Irańczykami do woli, ale Sowiety już są tak właściwie zupełnie czymś innym i to jest taka słuszna koncepcja, ponieważ póki nie są bezpośrednio zaangażowani najwięksi mocarze tego świata, no to ten konflikt pozostaje regionalny i
i generalnie w regionie się utrzymuje, natomiast tutaj bezpośrednie zaangażowanie Rosji, która jednoznacznie kategorycznie poparła sprawę arabską i sprawę palestyńską w tej wojnie, to też jest tak jakby nowe, ponieważ generalnie polityka Putina polegała na Bliskim Wschodzie, na tym, że trzymał z każdym i wszędzie i to się naprawdę mu opłacało. Teraz akurat każdy i wszędzie, jeśli chodzi o Izrael, jest dość mocno takie naruszone. Natomiast tak, Syria jest takim bardzo poważnym aktywem rosyjskim. Oczywiście oni tam się dzielą tymi wpływami z Iranem i z Hezbollahem. Iran i Hezbollah oczywiście są najpoważniejsi w tym wszystkim, no ale wystarczy właśnie taki mały posterunek, po prostu dosłownie budka z jakąś tam wieżą i to zmienia zupełnie sytuację, z tego chociażby względu, że na wzgórzach Golan po prostu nie ma dróg. I żeby przejechać tutaj impetem, wjechać w autostradę, no to trzeba tak właśnie do autostrady dojechać, a do jedyne drogi, które tam są, to są wykopane jeszcze przez Francuzów, czyli to może jedna albo dwie. I to wszystko. Oczywiście Rosjanie stoją, będąc obok tej drogi, no to tak właściwie no, niewyobrażalne jest to, że Benjamin Netanyahu tak właśnie naruszy status quo, który bardzo dobrze funkcjonował w sumie przez dziesięciolecia, ale został załamany też. Z Rosjanami obok albo przed Rosjanami. No to są rzeczy, które ciężko sobie wyobrazić. Tak więc no, w pewien sposób tutaj sprytnie Rosjanie się pojawili i pokazali, no i też pewne warianty skomplikowali. Natomiast oczywiście to nie jest jeszcze przesądzone, żeby doszło do takiego wariantu, z tego względu, że rozmowy dyplomatyczne cały czas trwają i te rozmowy dyplomatyczne, one są niezwykle poważne. Natomiast wracając do niedzielnego strzału, tak, to był niedziela, był wielki poniedziałek, no przepraszam, przez święta troszeczkę czas ten się inaczej płynie, natomiast co jest ważne, komunikat, znaczy jeśli chodzi w ogóle o kwestię syryjską, komunikat, który był po tym ataku na ambasadę irańską, niejako wskazuje na to, że Irańczycy bezpośrednio zajmą się tym tematem, czyli nie będzie wysługiwania się już swoimi habibis, którzy są w Jemenie, w Libanie, gdziekolwiek, tak, bo to jest bardzo sprytne. Generalnie te milicje wszystkie, one są utrzymywane ideologicznie, tak jakby stworzone, utrzymywane, wyszkolone, sponsorowane, ale oficjalnie Teheran od nich umywa ręce. Tak? Teraz niejako wskazuje na to, że być może Iran osobiście wykona jakikolwiek ruch. Iran już wykonał w tej wojnie kilka ruchów. Przypomnę, rakiety balistyczne leciały na Kurdów w Iraku, na Pakistańczyków, co prawda na totalnej prowincji, ale to się zawsze liczy, tak? No i też na ISIS w północnej Syrii, więc to jest niezwykle ważne, w jaki sposób Iran odpowie za, w jakąś tam formę odpowiedzi przedstawi. Raczej unikałbym takiego założenia, które jeśli chodzi o Iran, taki sam to zawsze, to znaczy Irańczycy mają swoje koncepty długofalowe i co naprawdę bardzo poważne i oni pod emocje, pod jakąś bieżączkę nie podchodzą. Natomiast dużo tutaj słyszę komentarzy o tym, że być może jakiś izraelski generał albo decydent może też się przenieść do Allaha w związku z tym, że to by była taka najlepsza odpowiedź. Tylko pozostaje pytanie, czy w Izraelu, czy za granicą Iran sobie nie chce psuć reputacji atakami jakimiś na ambasady w krajach trzecich, chociaż to jest ich tradycja, tak? To bo przecież tak się narodziła de facto ta Republika Islamska, ale jakoś PR-owo po prostu to było bardzo mocno szkodliwe, ale no, trzeba się liczyć z tym, że akurat w ten sposób wybiorą jakąś formę odpowiedzi. Czy to gdzieś na jakieś synagogi, nie wiem, grupy żydowskie, tak? No trzeba się temu przyglądać też nawet z naszej perspektywy. Ja nie wiem, czy w tym roku przyjadą te grupy żydowskie do Polski, no ale to trzeba to obserwować. Ale mnie, Paweł, zdziwiło jedno, bo po ataku na konsulat irański w Damaszku, no to zaraz służby izraelskie wydały polecenie wzmożenia bezpieczeństwa w swoich ambasadach. No, czy to też nie jest takie po prostu dwuznaczne? No bo ja, czytając komunikaty zagranicznych mediów, które cytują zagranicznych przywódców, no to
tego typu postawa Izraela i atak na tą akurat jednostkę, na budynek dyplomatyczny, nieważne czy jest irański, czy jakikolwiek, no to jednak wywołało falę oburzenia na całym świecie, od Rosji po Waszyngton. No tak, no ja teraz obserwuję ciekawy taki wątek, bo tutaj irańska dyplomacja zapowiedziała jakieś skargi do ONZ-u, no ale Iran nie uznaje istnienia Izraela, tak? To tak więc to jest w ogóle już nawet, a w formule dyplomatycznej na tej nazwy nie mogą wymienić, no bo byt, który nie istnieje, no nie może być tak właściwie w oficjalnych dokumentach zawarte. Natomiast oczywiście tutaj placówki dyplomatyczne wydają się być takim miejscem, w którym to bodajże już na samym początku wojny chyba w Brazylii złapano dwóch czy trzech jakichś szyitów, którzy właśnie byli powiązani z IRGC. Iran ma sieć totalną, jeśli chodzi o zagranicę, tak? I naprawdę oni nie mają możliwości ku temu, żeby w jakiś tam sposób tutaj uderzyć. Oczywiście jak w Argentynie bodajże w 93, 94 roku wyleciała izraelska ambasada i też centrum żydowskie, no to oficjalnie nikt się tego nie przyznał, wszyscy wiedzą, że to Hezbollah zrobił. Tylko że to jest ważne, jeśli chodzi o ten kontekst, to że no, Iran tak jakby osobiście bierze na siebie potencjalną odpowiedzialność za to, co się może wydarzyć, czyli że nie mogą, przynajmniej wedle obecnego stanu wiedzy i rozumienia rzeczywistości, to oni za długo pracowali na to, żeby wysadzać pod własnym nazwiskiem jakokolwiek ambasadę, jak to zrobi Hezbollah, czy jakieś inne aktywo, czy się ujawni jakaś organizacja pod tytułem Islamskich Dzieci Gazy, albo w ogóle jakieś tam tunele Ajatollaha Chomeiniego, to wiadomo, że to oni, tak? Tak więc teraz właśnie w Iranie muszą się zastanowić, w jaki sposób odzyskać honor, tak żeby organizacja, przed którą wszyscy drżą na Bliskim Wschodzie i też w ogóle na świecie, czyli IRGC, no odzyskała pewnego rodzaju prestiż, no bo jak się tak popatrzy, no to jak chyba w pierwszej rozmowie, czy w drugiej, jak nagrywaliśmy o Hezbollahu, tam chyba mówiłem o tym, że oni mieli bardzo dobre kadry, no to większość tych kadr już generalnie tego złotego pokolenia lat 80. już zostało tak jakby, no u Allaha i to nie dlatego, że jakieś nowotwory czy emerytury, tylko dlatego, że no na dżihadzie nie ma emerytur, tak? No i to jest ważne, no bo to chodzi o reputację teraz, tak? I wydaje mi się, że już wczoraj była pewnego rodzaju odpowiedź, bardzo sprytna, bardzo, bardzo sprytna, wczoraj w nocy, mianowicie dron, który najprawdopodobniej znowu był z Iraku, uderzył w jakąś izraelską bazę na pustyni Negev, w południowym Izraelu. Co jest ważne, ten dron przeleciał Jordanię. I to jest tak jakby jeden dron, a dwa cele jednocześnie, tak, no bo problem jest w Jordanii w związku z tym, co się dzieje i naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, bo wojna domowa wisi w powietrzu, a ta wojna domowa to jest de facto wariant syryjski i nawet być może wariant syryjski, jeżeli uznajemy, że wariant syryjski jest najgorszy z możliwych, to król Abdullah pójdzie na wariant syryjski, no a jest bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie, między innymi właśnie to jest efekt tej całej machinacji, kombinacji realiów Bliskiego Wschodu po 7 października. Paweł, wyprowadź mnie z błędu, bo jak ja sobie czytam komunikaty i syryjskich, i izraelskich mediów, to mam wrażenie, a może jednak błędne, że te ilości takich incydentów lotniczych no nieco w ostatnich dniach się zwiększyła, bo pierwszy raz czytałem o komunikatach Izraela, który twierdzi, że zestrzeliwuje niezidentyfikowane obiekty przy swoich granicach z Syrii. Mamy natężenie ostrzału okolic Damaszku. Jak ty to oceniasz? Czy to jest jakieś tam preludium, czy mamy jednak do czynienia ze stałym schematem, który od lat obserwujemy w tych rejonach? To znaczy od mniej więcej 10 lat Izrael bombarduje punktowo odcinki w Syrii. To są trzy tak jakby główne miejsca, czyli Aleppo, czyli okolice Aleppo, przede wszystkim lotniska w Aleppo i tam niezidentyfikowanych obiektów, do których przynależność organizacyjna i partyjna jest bardzo zmienna, ale wiadomo, o kogo chodzi. Okolice Damaszku, z Damaszkiem czasami włącznie, przede wszystkim dzielnica Almeza, czyli to jest dzielnica rządowa i tam generalnie, w ogóle już mieszkanie w tej dzielnicy już powodu, tam nie ma osób niewinnych, tak? Znaczy w sensie tam są ludzie reżimu.
Znaczy jeszcze oczywiście jest, Irańczycy okazało się bardzo sprytni ludzie, ale wybudowali sobie osiedle w Damaszku, no bo przecież to jest, tyle tam Irańczyków jest, to, a oni muszą być, a nie wszystkie dzielnice w Damaszku są, nazwijmy to, koraniczne, więc oni tam mają takie swoje osiedle, Izrael to wykorzystuje i to osiedle też bombarduje. No ja zwróciłem uwagę na samochody, które tam były, te zdjęcia z tego Damaszku, z tej okolic konsulatu, no to ta dzielnica, no, wyglądała na dość bogatą właśnie. Oczywiście, dziadostwa nie ma, nie, to w ogóle to przecież to jest Damaszek, tak, to dziadostwo to może być w gazie, tak, więc ten, natomiast trzeci punkt to jest przede wszystkim korytarz tak zwany, który w jakiś tam sposób nie do końca zrozumiały, łączy Iran, Irak, Syrię i Liban. To jest na pustyni syryjskiej. I to są trzy takie punkty, które Izrael bombarduje. Oczywiście czasami poleci jeden dron, czasami jedna rakieta, znaczy różna skala, różna ten. To jest przede wszystkim, ma na celu odciąć szyjtów w Libanie od swojego tak jakby koryta, czyli od Iranu, ponieważ ten cały jest takim pasem transmisyjnym i tędy przechodzi broń, tędy przechodzi amunicja i tak dalej, i tak dalej, i towarzysze z dżihadu. Tak więc oczywiście Iran ma kilkadziesiąt innych opcji takich, żeby dostarczać broń do Libanu, między innymi okrętami, które gdzieś tam na przykład opływają pół Europy i na zupełnie czystych papierach wpływają tam, gdzie powinny, ale to jest taka sprawa. Oczywiście coś, co jest w ostatnich, to już się zaczęło przed wojną, znaczy to było zasygnalizowane przed wojną o tym, że generalnie terytorium południowej Syrii, które jest niekontrolowane przez Asada, też będzie frontem. I to, o czym mówiłeś, że drony się pojawiają i rakiety, tak, to tam po jednej stronie jest Izrael, a po drugiej stronie nie ma Asada, tylko, znaczy, może jest Asad, ale generalnie kto w tych mundurach asadowych biega, to już jest obojętne. No to jest albo IRGC, albo Hezbollah, albo tak zwany Fatymidzi, czyli Afgańczycy, albo Zainubim, czyli Pakistanczycy, cokolwiek. Tam jest jakby pospolity ruszenie całego tego projektu. No i z takim jednym, i takim, taką jedną z opcji, które tak właściwie każdemu by się marzyło, jest to, żeby wojna w pewien sposób była w Syrii. To znaczy to, że jak ma już być konfrontacja militarna pomiędzy projektem, czyli Iranem, tymi wszystkimi milicjami, niech to będzie w Syrii, a nie w Libanie. No bo generalnie jest tak, że Hezbollah musi uważać na opinię publiczną. W samym Libanie, to taką odnotację podam, że jak była niedziela wielkanocna, to jest takie miasto Rimisz w południowym Libanie, otoczone z trzech stron przez szyitów i ma płot graniczny z Izraelem. I to od początku wojny szyici wykorzystywali teren tego miasta do ostrzałów Izraela. Oczywiście Izrael bombardował z powrotem. No i na przykład jak była Wielka Niedziela i Wielkanoc, to Hezbollah nie podchodził pod to miasto, tak? Czyli dlaczego? Ponieważ no, to jest Liban, tak? To są zasady wewnętrzne i one są święte, nienaruszalne, ale Syria oczywiście to jest teren obcy i tutaj już może być, za przeproszeniem, burdel na kółkach i od tego jest Syria. Tak więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że front, nazwijmy to północny, patrząc na mapę, to może obejmować Liban i Syrię, to w rzeczywistości to jest od miejscowości Nakura nad Morzem Śródziemnym do tak właściwie granicy jordańskiej, z jordańską stroną granicy potencjalnie też, tak więc to jest taki potężny rogal i to jest bardzo długi odcinek, bardzo, bardzo trudny odcinek, no ale po obu stronach, znaczy, bo każdej ze stron, jeśli chodzi o północ, od strony izraelskiej, to są te same organizacje, te same aktywa, ten sam bezład polityczny i on może być wykorzystywany. Asad jest zupełnie ubezwłasnowolniony, jeśli chodzi o jakąkolwiek decyzyjność i to też pokazuje, dlaczego ta Syria jest tak ważna, ponieważ przy poprzednich rundach, różnych konfliktach i tak dalej, jak był Asad przed 2011 rokiem, no to przynajmniej Wzgórza Golan był spokojny. Tak? Asad nie pozwalał w ogóle na jakąkolwiek awanturę, jak miał władzę oczywiście, do 2011. I generalnie był też takim ogniwem bardzo ważnym, że z nim się robiło politykę. Tak? No a teraz Asad nie wiadomo, gdzie siedzi, a mu Damaszek bombardują, Syrię bombardują i generalnie wojska Asada wraz z Rosjanami są skupione na północy Syrii, żeby tam prowincję Idlib bombardować. Tak więc no ale trzeba mieć to na uwadze, że
ten odcinek jest naprawdę o wiele, znaczy inaczej mapy są podpisane, a inny stan rzeczy, tak? Natomiast też oczywiście te modele, które polityczne są tam jeszcze nie wypracowane, ponieważ w dalszym ciągu toczą się izraelsko-libańskie rozmowy, w dalszym ciągu. Chodzi przede wszystkim o rezolucję 1701 i to jest takie jakby niezwykle ważne, jeśli chodzi o studzące nastroje, ponieważ ta rezolucja, która była z 2006 roku, niejako zakładała dwie rzeczy. Jedna rzecz, żeby armia libańska zajęła południowy Liban, to jest dobra rzecz. Druga rzecz jest to, żeby Hezbollah się wycofał z południowego Libanu. To jest w ogóle niezrozumiałe i nie wiadomo, jak to tego osiągnąć, no bo jak jest milicja mieszkańców wioski, która jest na tym terenie, no to tak właściwie, a to jest milicja na ćwierci tatu, czyli w takim razie, czyli co, ci ludzie, którzy są w milicji, a którzy normalnie tam pracują, żyją, mają rodziny, mają wyjść z tej wioski, żeby się przesunąć na północ, no nie wiadomo, jak to zrozumieć nawet, natomiast póki są te rozmowy, to jest dobrze, to znaczy, czyli że jest jakiś taki balance of power. Najważniejsze moim zdaniem jest to, że niestety mamy teraz dobry sezon na wojnę, ponieważ wiosna jest bardzo dobrym sezonem, tu jeszcze upałów nie ma, a to jest niezwykle ważne, no bo jak siedzisz w czołgu, masz 40 stopni, to jest zupełnie inna jakość niż jak teraz masz, kiedy masz 25 stopni. Druga rzecz, że niestety w październiku będą wybory amerykańskie i ja nie wiem, co to de facto oznacza, nikt chyba nie wie, co to znaczy, tak właściwie z Benjaminem Netanyahu włącznie. A Benjaminowi Netanyahu się teraz wzmacnia bardzo mocno poparcie, to też może oznaczać jedną dobrą rzecz, to znaczy, że nie zdecyduje się na wojnę na północy, albo może niechcący zdecyduje się na wojnę na północy, tak więc no to jest niezwykle ważne, no ale no problem, który się rozpoczął w Gazie, niestety najprawdopodobniej nie zakończy nam problemu na północy, chociaż w ostatnich tygodniach zauważalna była tak jakby spadek aktywności, ale ten spadek aktywności tak właściwie wrócił, to znaczy już teraz normą jest to, że Hezbollah wypuszcza około 100-120 rakiet dziennie na Izrael, a to są naprawdę bardzo poważne i bardzo duże ilości, tym bardziej, że to są rakiety, w dużej mierze to są gongi przygraniczne, tam bardzo punktowe i bardzo precyzyjne, między innymi w obiekty wywiadu wojskowego i tak dalej, z tego się, dajmy na to, Izrael rzekomo śmieje, że wojna antenowa. Ale z drugiej strony, jak oni puszczają katiusze, to często też i z dronami, to znaczy chodzi o to, że Iron Dome się uaktywnia, żeby te katiusze strącać, a później szyici wiedzą, gdzie ta Iron Dome stoi, żeby to dronami bombardować. Tak więc to jest tak jakby ten etap wojny, który oczywiście on może trwać lamazarnie jeszcze latami i z tym trzeba się liczyć, natomiast no wybory amerykańskie tutaj będą decydujące, chociaż na chwilę obecną to chyba jest zauważalna pewnego rodzaju próba deeskalacji ze strony Iranu, ponieważ jednak dla nich Biden jest bardziej wygodny, no bo Bidena można po prostu robić za przeproszeniem wała i jakoś to wszystko wychodzi, tak? No nie wiadomo jak z Trumpem, nie wiadomo jak z rozrzeszczonym Trumpem, tak? Paweł, bacznie przyglądamy temu, co dzieje się w Izraelu, w Iranie, a także w Syrii, która, jak sam wspomniałeś, jest istotnym punktem na mapie tego regionu. Państwa odsyłamy na media społecznościowe Pawła, gdzie znajdziecie masę ciekawych informacji dotyczących właśnie Iranu i Izraela. Paweł, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa zachęcam do polubienia tego materiału i zapraszam na kolejne nasze wywiady. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu były Militaria.pl.